Cześć, witam Was na moim nowym kanale. Jak już osoby, które polubiły moją stronkę na Facebooku, widać tutaj japońskie tło, to jest moje tło z kompa. Jak już osoby polubiły stronkę moją na Facebooku, a już Wam pokazuję tą stronkę. Chciałam zamieścić ten filmik, ale niestety ze względu na prawa autorskie powiem Wam bardzo, że w śmieszny sposób zostały zablokowane te moje prawa autorskie, bo były to przez dłuższy czas klipy, do których ja miałam prawa autorskie i jakby polityka, no uładuj się szybciej. O, to jest moja stronka facebookowa, na którą bardzo serdecznie zapraszam. Już ten internet tak powoli chodzi. Na którą bardzo serdecznie zapraszam. Będą tu teraz w miarę możliwości sukcesywnie wrzucane wszystkie rzeczy. Niektóre klipy będą się powielały, ponieważ takie, które były najbardziej popularne, najbardziej Wam się podobały i najbardziej Wam zależało na tych klipach, podrzucam je sobie na kompa i zostały one zrzucone. Do folderu, będą one w miarę sukcesywnie nagrywane. I teraz się zgubiłam. I tak, te właśnie najbardziej popularne filmiki będą rzucane, także będziecie teraz bombardowani filmikami, aż dojdziemy do nowego. Ostatni filmik z Diablo również zostanie wrzucony, żeby to była jakaś kontynuacja. No, niestety tak to wyszło. Może inną postacią po prostu nagram jakby te początki poprzedniej części, albo może uda mi się z kimś nagrać online rzeczy. Tutaj mam rzeczy przekopiowane, taki mały spoiler, jeśli się doczytujecie, to te najbardziej takie popularne zostały przerzucone. No a wracając do tych praw autorskich, to no, bardzo się zdziwiłam, ponieważ były to rzeczy, do których ja miałam przez jakiś czas prawa na wyłączność. Jak na YouTubie zaznacza, czy się w ustawieniach zaawansowanych, czy własność jakby, w sensie licencja standardowa YouTube, czy jakby ma się własną wyłączność do tego kanału. W większości tych przypadków, tych filmów, które zostały teraz zablokowane, miałam jakby moje własne prawa autorskie. Dwa, te filmiki były później, dostałam komunikat, że jakby informacja o prawach autorskich, ale jakby zarobki były współdzielone. Czyli jakby z zarobkiem, z wyświetlania tych reklam, ja się miałam dzielić z tamtą osobą. Jeśli wyrażałam zgodę, to ok, jeśli nie, usuwałam wideo, nie było rozmowy. No i było w porządku. I niestety potem, ni z tego, ni z owego, Sony Japan Music Entertainment doczepił się i zaczął mi po prostu usuwać te filmiki z ostrzeżeniami o prawach autorskich. Co więcej, gdy przejrzałam sobie stronę na YouTube Sony Japan Music Entertainment, niestety nie jestem ja odosobnionym przypadkiem, gdy ktoś zrobił jakiś, tak jakby na przykład ja robiłam klipy z zespołu Kalafina, sama robiłam, wrzucałam jakieś pokazy slajdów, fragmenty z koncertów, na zasadzie po prostu nie wziąć, ściągnąć klip, tylko samemu ktoś coś robił, takie jakby, no taki fanowski klip i dużo osób właśnie miało tak, że było ok. Natomiast, sorki, dostałam SMS-a. Natomiast i te klipy były rok, dwa lata, trzy lata, ludzie tam mieli, nawet chodzi o kanały, niektórzy ludzie, którzy już otrzymali dawno srebrny przycisk za ilość subskrybentów, naprawdę te klipy już były tak bardzo po, nie wiem, po milion wyświetleń, czy po ileś tam 58 tysięcy, czy po 100 tysięcy wyświetleń, te filmiki również zostały pousuwane. A dlaczego? Bo Sony Japan Music Entertainment ma jakby, można powiedzieć, monopol na te wszystkie utwory. Niestety, ale, jest jedno ale. Większość osób, które to tworzyła, były osoby z obszaru Europy. Niestety, ale, większość kanałów utworzonych
w Japonii, w Europie jest niedostępny. Na przykład oficjalny kanał zespołu Calafina, gdzie wszędzie bym nie weszła na, czy na Twittera, czy na Facebooka zespołu Calafina, tam mam przekierowanie do oficjalnego kanału. Niestety on w naszym kraju nie jest dostępny. I no, nie dziwię się niektórym ludziom, i nawet ludzie pisali z prośbą o współpracę, czy odblokujcie. Bardzo kochamy Japan Pop, chcemy jakby to rozszerzać. Niestety, Sony Japan Music Entertainment jest na to obojętny, bezwzględnie kasuje te filmy i nawet kasuje kanały, które są N lat na YouTubie, mają tysiące fanów, tysiące wielbicieli, tysiące wyświetleń. Niestety, to do Sony Japan Music Entertainment, do ich pracowników, przedstawicieli nie przemawia. Sama pisała maile w języku angielskim, w języku japońskim. Niestety, nic nie wskurałam. Dlatego też powstał nowy kanał. Tutaj będę jednak musiała troszeczkę bezpieczniej podejść do tego, albo sprawdzić, jakimi prawami autorskimi jest dany po prostu klip objęty, czy ktoś już wcześniej nie ma do tego praw autorskich. Na szczęście te filmiki, które mam, które powrzucałam, które na przykład wrzuciłam teraz niedawno, a wrzuciłam to od Calafiny, Lisa plus Calafina, Oet Sign i Calafina Nowhere Madlax. Nawet jestem w kontakcie z twórcami tych klipów, więc spoko. Te dwa klipy wiem, że ja mogę mieć na kanale. Wrzucam na drugi, muszę po prostu im podać, że to jest mój drugi kanał, żeby nie było i jakby zarobek jest współdzielony. Okej. Okay. Tamte reszta klipów też. Jak najbardziej. No i co? Wrzucamy zaległości i jedziemy z nowymi kanałami. No trudno, tamten kanał miał ponad rok. Po prostu muszę do tego bardziej ostrożnie podejść. Mam nadzieję, że uda mi się zbudować naprawdę solidny, potężny kanał, który już będzie ileś tam lat na YouTubie i naprawdę zyska dużo fanów. Tam miałam ponad 400, 425 chyba subskrypcji. Akurat jak pech chciał, na te kilka dni przed wyłączeniem mojego kanału, to po prostu w ciągu kilku dni po kilka subskrypcji, po 5, po 6 subskrypcji, no jakby po prostu na złość, no niestety. Siła wyższa, więc teraz trzeba będzie do tego podejść bardziej ostrożnie. Jeśli tak, jeśli chcecie jakieś propozycje gamingowe, bo tak, Aion, nowości, aktualizacja 5.8, jak najbardziej na tapecie jako nowość. 2, kończymy Diablo. 19 odcinek zachodniej marchi i lecimy z dalszymi odcinkami, które mam nagrane na kompie, także spoko, w każdej chwili mogę zmontować i wrzucić, ale nadróbmy zaległości. 2, czekam na Wasze propozycje. Oczywiście MMORPG, jakieś inne gierki, coś ciekawego, jeśli macie, jak najbardziej wypróbuję, nawet jeśli nie znam kompletnie tytułu. Nie moja kategoria gamingowa, bo zazwyczaj ja lubię grać w RPG, MMORPG, gry bardziej takie strategiczno-ekonomiczne, ale jeśli macie coś ciekawego, godnego uwagi, chętnie pogram i chętnie nagram filmik. No i wiadomo, playlista Japan Pop, jednak no bardziej będę musiała do tego ostrożnie podchodzić, aby no tym razem nie stracić drugiego kanału. Mam nadzieję, że odnajdziecie się w tym wszystkim i zyskam sobie z powrotem tych samych fanów mojego kanału. Dobra, to tyle na teraz do gadania. Jak widzicie, tutaj mam różne gierki zainstalowane. Tak, Simsy też. Od czasu do czasu muszę po prostu się odmurzyć i gram w Simsy. Powiem wam, że zwierzaki są naprawdę fajne. Mogę mieć psa, mogę mieć kota, mogę, nie wiem, krzyżować sobie rasy. Jest świetnie. Widzicie, Diablo mam dalej. To jest Zoo Tycoon. Świetna gierka, powiem wam bardzo. SimCity. Fajna gierka, tylko teoretycznie ona moim zdaniem prowadzi donikąd, bo żadnych questów, żadnych takich rzeczy. Te jest najnowsze SimCity, poprzednie części były zdecydowanie lepsze. No to co? To by było tyle. Zapraszam was naprawdę do oglądania mojego kanału, do wskazówek, do subskrybowania. No, czego tylko dusza zapragnie, tak jak w poprzednim kanale. Mam nadzieję, że uda mi się ten kanał szybciutko odbudować i zyskać z powrotem taką ilość
oglądających. Trzymajcie się serdecznie i zapraszam Was do stronki na Facebooku, którą widzieliście, jak i do mojego kanału. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!